Kto praktykuje dziady Mickiewiczowskie? Kto je świętuje? Bo to już we wtorek będzie, wiecie Państwo, pierwszy... Duchowość ludzka wymyśliły w tym celu, żeby sobie radzić z bólem, cierpieniem, śmiercią. To jest rytuał. Rytuał jest to... Ta definicja zapewne będzie najszczęśliwsza. Po prostu zorganizowane, zbiorowe... No właśnie, co? Pewien, powiedziałbym, śpiew, który ma nas wyrwać z naszej jedności, osobności i przenieść w jakąś sferę wspólną. W związku z tym no nie wyobrażam sobie, żeby to doświadczenie, które przychodzi do nas poprzez romantyzm, było możliwe do odrzucenia. To nie znaczy, że postuluję, żeby je przenieść jeden do jednego we współczesność. Natomiast nasze współczesne spory o romantyzm są, jak mi się zdaje, pokłosiem sporów o romantyzm, czy może spory to nie najlepsze słowo w odniesieniu do tamtego czasu, pierwszych lat komunizmu po prostu. Znaczy my przenosimy po prostu taki spór, który wtedy był niesłychanie mocny, silnie obecny w tym miejscu, w którym jesteśmy, w studiach, bo my z panem doktorem siedzimy w studio w Łodzi. Eska jest bardzo gościnna, ona by chciała też, żeby się tam słuchał. O dyskusjach, sprzeczkach i kłótniach, które w związku z, właśnie z doświadczeniem romantyzmu między innymi były toczone tutaj w Łodzi na początku epoki komunistycznej, w drugiej połowie lat 40. Ja bym nawet dodał, też jestem świeżo po lekturze ciekawej książki Marcina Piórkowskiego Powstanie Umarłych i on tam celnie, dlatego to chcę też jeszcze powtórzyć, podaje zderzenie dwóch toposów, toposu pochodu i konduktu. I właśnie ten topos pochodu, czyli mówimy teraz w strasznie zwulgaryzowany sposób, wybierzmy przyszłość, historia jest nieważna, budujemy nowy świat. Zderzenie z tym konduktem, że musimy opadać tę historię, musimy tych zmarłych pamiętać, żeby właśnie przyszłość była jaśniejsza czy lepsza po prostu. I ten spór wtedy oczywiście nakłada się też na pewną politykę historyczną, którą realizował PRL, czytając politykę radziecką, bo tak to wyglądało. I my chcąc, nie chcąc, będąc tyle lat w PRL-u, przysiągnęliśmy tym sporem, dlatego my go reprodukujemy, ale reprodukujemy go już w takiej opozycji, nie wiem, tradycjonaliści, modernizatorzy. A to jest sami pozór i taki dziwny kostium, bo reprodukujemy stary PRL-owski spór, który nie do końca był też prawdziwym sporem. To był spór, który był sporem zastępczym. Chodziło o to, że pewien typ kultury polskiej, która była, powiedzmy, uproszczeniami się znowu posługując kulturą szlachecką pańskiej Polski, żeby zastąpić ją polską proletariacką chłopską, a narzędziem była kultura. No przypomnijmy sobie, po co powstał Instytut Badań Literackich. I jak to jest paradoksalnie, że najwybitniejsze osoby badające polską kulturę romantyczną XIX wieku, to są osoby, które jakby były uczestnikami tego prymarnego sporu z lat 40. Znaczy myślę tutaj o Marii Janion i Marii Śmigrowskiej, które wychodziły ze szkoły z Żółkiewskiego i były pracownicami IBLU. Są to rzeczywiście absolutnie wybitne badaczki romantyzmu, ale jak się okazuje, pewien rodzaj powiedziałbym tego punktu początkowego wciąż jest obecny. To znaczy w tym liście do Kongresu Kultury niedawnego, który się odbył w Warszawie, a który napisała Maria Janion, list, było powiedziane, że
nienawidzę polskiego mesjanizmu. Ciekaw jestem, bo tu bardzo chętnie bym porozmawiał z Marią Janią na temat tego, gdzie dostrzega ten mesjanizm, bo ale to już jest w ogóle inny temat. Ale wobec tradycji dziadów formuje się jeden zasadniczy zarzut, który mówi tak oto, że ta romantyczna wzniosłość, ten blask rytualny, ten ton bardzo serio, być może w odniesieniu do katastrof dziejowych wieku XX jest rodzajem ucieczki, to znaczy uciekamy w taką łagodność, w poczucie ciągłości z przodkami, przekonanie, że temu wszystkiemu towarzyszy jakiś głębszy sens, w końcu romantyzm rozpisuje to wszystko także na metafizyczny plan, który uzasadnia te ofiary. Tymczasem, kiedy popatrzymy na dokładnie, liczbowo, ale też w sensie jakiegoś szczegółowego wejrzenia historiograficznego na to, czym było bycie ofiarą w wojnach wieku XX, to dostrzeżemy bezmiar nagiego cierpienia, które nie jest tak łatwo usprawiedliwić, a które romantyzm, tradycja dziadów być może tak bardzo łatwo właśnie, zbyt łatwo usprawiedliwić. To prawda, tylko że z drugiej strony romantyzm, czy pewna taka właśnie kościół romantyczny ułatwia nam też zrozumienie albo niepopadnięcie w marazm historii, bo jeżeli my nawet mitologizując uznieślamy tą historię, tak, a heroizujemy, tak jak na przykład heroizacją została poddana powstanie w getcie, prawda, to wtedy jednak nadajemy tej historii sens i paradoksalnie to pozwala nam to przeżyć tą historię, znaczy, żeby ją pozostawić. Jeżeli byśmy zostawili tylko nagą prawdę, to nie chodzi o to, że to jest przeciwko historii. Założenie, że to wszystko było absurdem, jakby też niszczy więź i łączność między nami a tymi, którzy byli wcześniej. Znaczy, wydaje mi się, wykopuje się taki ruch głęboki. Natomiast wtedy, kiedy rzeczywiście próbujemy choćby, bo przecież nikt nie mówi, żeby na siłę wmawiać sobie, że to było sensowne, bo żadna ofiara, żaden mord, a już zwłaszcza jeśli to jest zbiorowe, w tysiącach i milionach mordowania, nie ma sensu. Natomiast próbujemy mu nadać w tym miejscu sens to pytanie, jak te procedury poprzez te rytualne zachowania, właśnie dlatego, żeby po pierwsze wiedzieć, skąd wychodzimy i dokąd mamy iść. Absurd nie powie nam, nie uzasadni naszego tu i teraz. Może jedynie postawić nas przed wielką pustką. No to jest pytanie, czy rzeczywiście nie jesteśmy w takim momencie cywilizacyjnym, niektórzy tak twierdzą, że powinniśmy się wreszcie pogodzić z tym, że stoimy wobec absurdu, że nie ma żadnych uzasadnień, niczego, że jest jakiś rachunek matematyczny czy ekonomiczny, rachunek historii, który liczy ciała, tak? I to koniec. Ale paradoksalnie nawet kraje, które nie miały tak ciężkiej, trudnej historii, Francja, Wielka Brytania, ale Francja, zaczynajmy się, Francuzi świętują koniec I wojny światowej. Nie ma już chyba, mówię to tak z pewnym ryzykiem, chyba żadnego już żyjącego świadka I wojny światowej. Jednak odbywają ten rytuał. Jest to kraj, który nie miał tak ciężkiej, trudnej, dramatycznej historii, jak na przykład Polska czy Izrael. A jednak wraca się do tej tradycji, wraca się, żeby odbyć ten rytuał, a właśnie też, żeby go potem pozostawić. Innego sposobu też nie dostrzegam, dlatego że absurd, on nie daje nam odpowiedzi i wydaje mi się, że koniec końców znowu to pytanie stanie, bo stanąć musi. No ale może jest jeszcze trzecie wyjście, oprócz absurdu, oprócz uzasadniania czy wpisywania tych straszliwych ofiar właśnie w tradycję dziadów, upamiętnianie rytualne, jest jeszcze coś takiego jak po prostu naukowa rzetelność, proszę wybaczyć, ale w końcu w humanistyce czasem się przeciwstawia te ujęcia, pamięć i historię. Mówi się o subiektywizmie pamięci i jednak o rzetelności badań historiograficznych, dla których pamięć właśnie, i to pamięć rozpisana na bardzo wiele planów, zarówno ta jednostkowa, jak i ta zbiorowa, obecna właśnie w rytuałach, w pozach kultury, bywa zagrożeniem, ponieważ jest
z natury rzeczy subiektywna. To jest właśnie, to jest błąd, że tak wciąż pokutuje to myślenie. Oczywiście niestety tak jest. Nie ma znaku równości między pamięcią historyczną, a historiografią. To są zupełnie inne porządki. Nawet powiem więcej, jeżeli na przykład Krakowska Szkoła Historyków chce przezwyciężyć XIX-wieczne powstania, to jest zupełnie inne zagadnienie niż polityczne potrzeby na przykład PPS-u czy marszałka Piłsudskiego, wtedy jeszcze nie marszałka, żeby budować nową tradycję powstańczą dla rewolucji 1905 roku. To są inne porządki i one nawet na siebie nie nachodzą. To jest zupełnie co innego. Czy na przykład wybór II Rzeczpospolitej, żeby honorować tradycję powstania styczniowego. Czy to w ten sposób podważa krytyczny osąd konserwatystów krakowskich nad powstaniami? Nie. To są porządki zupełnie z innego... To są zupełnie inne porządki i one mogą funkcjonować obok siebie. Ja bym powiedział tak, że my w Polsce... wydaje mi się, zwłaszcza w przestrzeni politycznej, nie potrafimy zrozumieć, albo udajemy, że nie rozumiemy, że życie polega na ruchu. Ruch, dynamika polega na tym, że rozmaite stanowiska, sposoby widzenia świata ścierają się ze sobą. Nie tak, że jest jeden i stoi. To jest po prostu tak jakieś horrendalne, pokutujące, wydaje mi się, od wieku XIX rzeczywiście. Takie przekonanie, że może być jakaś jedność. Tak? Ja jestem pod tym względem trochę uczniem Norwida i wiem, po prostu harmonii się nie osiąga bez cierpienia, bez sporu, bez przerzucania się argumentami, niekiedy obrażania się, prawda? To jest niemożliwe. Znaczy, nowoczesna świadomość historyczna powstaje tylko i wyłącznie w sporze, a nie w tym, że my się wszyscy zgodzimy ze sobą i będziemy sobie klaskać. W związku z tym jest bardzo dobrze, że istnieje ten spór, a co więcej, że istnieje właśnie rozbieżność między jakaś, tak, do pewnego stopnia między różnymi przejawami pamięci historycznej, a historiografią, czyli ścisłym zapisem faktów, ale też na podstawie czego? Na podstawie śladów, a nie na podstawie rzeczywistości. Historiografia nie jest czymś, co się tworzy na bieżąco, tylko czymś, co się tworzy, prawda, ex post, prawda? Czyli mamy sytuację, w której budujemy jakiś obraz rzeczywistości na podstawie dostępnych dokumentów. Im jesteśmy bliżej współczesności, tym jest nam łatwiej zbudować. Ale już jeśli dotykamy doświadczenia II wojny światowej, czy początków komunizmu, czy jeszcze dalszych epok XIX-XVIII wieku, jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na dokumenty i relacje, które są subiektywne. Dokładnie, poza tym nie ma jednej historiografii. Też trzeba też pamiętać, że bo w Polsce przyzwyczailiśmy się, że mamy jedną historiografię, ona jest XIX-wieczna i to pokutuje w wielu instytutach historii. Tymczasem mamy szkołę anglosaską, mamy antropologię historyczną, mamy wiele nowych badań, które burzą ten spokój. Dobrze, że burzą, bo inaczej byśmy stali w miejscu. Archiwa też nie odpowiedzą nam na wszystko. One nie mogą być wyroczne, bo jest coś takiego jak prawda dokumentu i prawda pewnego wąchania czasu, że tak powiem. To jest nieuchwytne i na przykład takie książki jak Marcina Zaręby, on wącha czas. Czy to jest falsyfikowalne poprzez archiwa? Nie jest. To jest pewien tylko próba badawcza, żeby zastanowić się, czy na przykład strach okresu 45-48 miał jakieś realne przełożenie na pewne wydarzenia, na przykład pogrom kielecki. To jest konceptualizacja też historii. To działa w całej kulturze, prawda? My wymyślamy sobie pewne figury, które nam mają jakieś rzeczy nie do końca zrozumiałe tłumaczyć i porządkować, prawda? Jest coś takiego chyba w nauce. Chyba też wbrew tym krytykom, które przytoczyłem, trzeba powiedzieć, że ta tradycja dziadów sama w sobie jest także wykwitem nowoczesności. W końcu Gustaw Konrad to nie jest członek tej wspólnoty pierwotnej, plemiennej, powiedzielibyśmy, która odprawia dziady pod przewodnictwem guślarza, tylko to ktoś, kto zaburza ten obrzęd, a same dziady są mają niezwykle otwartą formułę. Jak mówią badacze, otwartą właśnie po nowoczesnemu, otwartą także na to, co można w nią wpisywać. Ale skoro tak jest, to w takim razie jakie jeszcze doświadczenia polskiej historii
nie zostały wpisane w ten obrzęd żałobny? Czego jeszcze, jacy zmarli domagają się od nas tego, aby ich opłakać? Co panowie ze swojej perspektywy widzą jako rzeczy najpilniejsze, najważniejsze w obrzędowych zaniedbaniach? Ja tutaj też nie będę teraz jakoś strasznie odkrywczy. Na pewno w sensie masowym publiczność Polska będzie się teraz borykać z tematem rzezi wołyńskiej, bo chociaż historycy już długo o tym debatują i ten temat jest, to jednak dla masowego odbiorcy to jest temat nieznany. Wciąż pozostają kwestie relacji polsko-żydowskich w różnych niuansach. Powstanie warszawskie moim zdaniem szczęśliwie już dzięki muzeum, dzięki badaniom, ale też wchodzi w taką sferę historyczną, którą ja się trochę obawiam, czyli kulturyzacji aż za bardzo i wtedy trochę traci sens tego doświadczenia. Godzina Katyńska, wydaje mi się, że też na szczęście funkcjonuje już w polskim myśleniu bardzo dobrze, ale wciąż też co innego poza granicami Polski. To zupełnie osobna. Ja myślę, że nie funkcjonuje w tym sensie, że nie mamy tak głębokiej świadomości zniszczenia elit. A to tak, Polski, prawda? Znaczy, jako fakt wyabstrahowany, jakiś pojedynczy, tak. Ale jak połączenie rozmaitych procesów, to staram się od 2 lat jakoś szczęśliwym lub nieszczęśliwym skutkiem w okazji polskiej. To pytanie kieruję także do Przemysława Dakowicza jako eseisty, jako autora 2 tomów afazji polskiej, z których to 2 tom dopiero ukazał się na polskim rynku. To jest eseistyka, która próbuje właśnie opowiedzieć to, co zostało zapomniane. No tak, i to właśnie wychodząc trochę z takich źródeł romantycznych, to znaczy ja nie potrafię na zimno przede wszystkim reagować na historię, to znaczy zupełnie liczby do mnie nie przemawiają i zawsze przemawia do mnie indywidualna scena z udziałem żywych ludzi, którzy później nagle są martwi. Tych scen w polskiej historii dwudziestowiecznej jest tak wiele. Mówię w Polsce, obejmując tą nazwą również doświadczenie żydowskie na naszych ziemiach. Ponieważ gdybyśmy próbowali alternatywne wizje historii tworzyć, to moglibyśmy na przykład dojść do wniosku, że dzisiaj moglibyśmy żyć w... Być może to jest ogromna naiwność, ale gdyby historia się potoczyła zupełnie inaczej, kto wie, czy nie byłoby jakiegoś modelowego przykładu wielonarodowej współpracy, nie wiem, czy jednego państwa, tak? Ale w tej części Europy musiałoby być jakieś zupełnie inne doświadczenie. Albo federacja. Gdyby nie było II wojny światowej, te dążące do usamodzielnienia się żywioły narodowe, są ukraińskim, białoruskim, litewskim i żydowskim, musiałyby jakiś rodzaj rozmowy zaproponować Polakom, a Polacy tym żywiołom narodowym. W związku z tym być może to miejsce w Europie wyglądałoby zupełnie inaczej. A jest, jak jest, prawda? Ktoś sobie wymyślił na pewnym etapie pod koniec II wojny światowej, że zrobi państwa czyste narodowo. To może zresztą nie był jakiś horrendalny głupi pomysł, biorąc pod uwagę to doświadczenie. Ale przecież nie było to do końca konsekwentnie przeprowadzone, bo Związek Sowiecki zjadł połowę Polski z tymi mniejszościami, które tam były, czy narodami, które tam funkcjonowały. I w zasadzie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że pan słusznie powiedział na samym początku, że na wstępie, czy nawet już nie na wstępie wieku XXI, nagle odkrywamy, jak wielkie, jak rozległe są te doświadczenia, których myśmy w ogóle nie przepracowali, nie dotknęli. Nie dotknęli, ponieważ rzeczywiście funkcjonowała PRL-owska zamrażarka, która nie pozwalała mówić nie tylko o rzezi wołyńskiej, o Katyniu. Ona nie pozwalała mówić niekiedy na
nawet o likwidacji polskich elit przez Niemcy Hitlera. Myślę na przykład o takim doświadczeniu Piaśnicy, zbiorowych mordów, gdzie również polscy obywatele pochodzenia żydowskiego ginęli. Ta rzecz jest kompletnie jakby nieznana w takim dyskursie publicznym i podobne jej rzeczy, dlatego że w PRL-u starano się za dużo na ten temat nie mówić. Dlaczego? Ponieważ te elity, które zostały wtedy zmiecione do spółki przez Niemców i Sowietów, prawdopodobnie musiałyby być wytrzebione po 1944, żeby to państwo funkcjonowało tak, jak sobie komuniści i Stalin wymarzyli. Więc teraz stajemy wobec całej masy grobów, w których albo nie wiemy, kto jest, albo jakieś są kości połowiczne, tak jak na Łączce ostatnio wydobywane same piszczele, prawda, pod tymi grobami z epoki komunizmu z lat 80. Mamy po prostu fragmentowaną taką pamięć, w której jej poszczególne elementy nie przystają do siebie, kłócą się ze sobą. Również w obrębie historiografii. Żeby porządek był w polskiej historiografii, to chyba potrzebujemy jeszcze 50 lat. Poza tym ja mogę powiedzieć, że to nie jest też doświadczenie tylko takie wschodnie polskie, to jest doświadczenie uniwersalistyczne, dlatego że Hiszpania. Doświadczenie wojny domowej Hiszpanii. Także z tym moglibyśmy zapewne tę żałobną litanię ciągnąć bardzo długo. Musimy niestety kończyć. Zależy nam nie tylko żałobno. Życie nas czeka, ale zależy nam też na tym, aby ukazać jakoś ten wehikuł, po pierwsze, którym są dziady, a więc pokazać, że mamy taki instrument, którym się możemy posługiwać, żeby kulturowo, też rytualnie radzić sobie z doświadczeniem żałoby. A po drugie, że są ogromne obszary, które są do zagospodarowania, by tak nieładnie się wyrazić, w naszej pamięci. Dziękuję uprzejmie za tę audycję. Już niebawem za zaniążki pamiętajmy, chodząc po grobach naszych bliskich, także o tej większej, zbiorowej historii, która domaga się upamiętnienia. Nieważne jak się zaczął, dla ciebie to może być najlepszy koniec roku ever. Warto było czekać na ofertę samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2016. Tylko teraz w ofercie leasing 1%, jedynie 5% wpłaty własnej i rok ubezpieczenia w cenie samochodu. Jakie to uczucie w końcu kupić sobie nowego Mercedesa? Najlepsze ever. Pospiesz się. Liczba samochodów jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O, rzecz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój kół też weźmie lokomotyw. Nie wiem, zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. On młody nie haftuje, nie jest zmulony. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Syromaki, lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już od trzeciego roku życia. I jak minęła ci droga? Super! Lokomotyw, bezpieczna podróż, bez skutków ubocznych. Zoma, zmniejsza odczucia gniewa i ogranicza skutki uboczne podróże. Czysty zestaw Lidl, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz puenta opłukania tkanin zmian różne rodzaje, aż na 33 prania, 4,99 za litr, 4,99. A mleczko lub spray do czyszczenia 8 cc, tylko 6,99 za opakowanie. Oczysz, nie przyda się coś do czyszczenia, co wszystko wyczyści, poczyści, aż się zabłyszczy cała łazienka. Tylko w Lidlu środki czystości w weekendowych supercenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Rozmawiać i odkrywać przed słuchaczami prawdziwy sens otaczających nas wydarzeń. Nowy autorski program Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 16:30. Zapraszamy. Taryfy ulgowej nie będzie. Autopromocja. Minęła 19:00.
Z Polski Radio 24. Informacje dnia. MON negocjuje w sprawie przetargu na śmigłowce. W rozmowach biorą udział 3 firmy. Już 9 osób zginęło dziś na drogach. Trwa policyjna akcja Znicz. Na starych Powązkach tymczasem odbywa się 42. kwestia ratujmy zabytki Powązek. O jej szczegółach już za chwilę. Paulina Łukawska, zapraszam. Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło negocjacje ze wszystkimi producentami, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnym przetargu na śmigłowiec wielozadaniowym. Informację taką przekazała pełniąca obowiązki rzecznika resortu Katarzyna Jakubowska. Trzy firmy, które zostały zaproszone do negocjacji, to PZL Mielec, PZL Świdnik oraz Airbus Helicopters. W komunikacie ministerstwa czytamy, że przedstawione oferty w pełni odpowiadają potrzebom sił zbrojnych. W kwestii uzbrojenia śmigłowców oraz zdolności do zwalczania okrętów podwodnych są one bogatsze od tych składanych poprzednio. Szersza jest również oferta w zakresie offsetowej współpracy z polskimi zakładami przemysłu lotniczego, w tym przede wszystkim z zakładami PZL nr 1 w Łodzi. Dostawy śmigłowców mają rozpocząć się w 2017 roku. W tym samym okresie rozpocznie się też stworzenie w polskich zakładach potencjału serwisowego. Niespokojne dzień na drogach. W wypadkach dziś zginęło już 9 osób. Do 2 listopada trwa policyjna akcja Znicz. Podkomisarz Dawid Marciniak z biura prasowego KGP podkreśla w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że jedną z głównych przyczyn wypadków jest nadal nadmierna prędkość. Tyle lat po transformacji nie było spójnego systemu informacyjnego, tylko każdy służby sobie szukajoma, jak trzeba coś sprawdzić, to następuje biurokratyczna wymiana papierów i dokumentów z terminami po 14 dni, 21 dni, albo w niektórych terminach jeszcze dłuższy. Oczywiście przepisy przestrzegać ograniczeń prędkości. Podkomisarz Dawid Marciniak zwraca uwagę, że na drogach dziś jest zdecydowanie więcej samochodów. Wiele osób wyruszyło już na drogę najbliższych. Przypominamy i też apelujemy, byście Państwo zwracali uwagę na przede wszystkim w rejonie cmentarzy, na tych drogach pojazdowych. W wielu miejscach została zmieniona organizacja ruchu. Tam jest to na względzie, że nie jesteśmy nad wybuchami i przewidzieć, że nawet jeżeli nawigacja mówi nam, że dany odcinek drogi powinniśmy pokonać w 3 godziny, to może się okazać, że to wcale nie jest prawda. W czasie akcji Znicz więcej patroli można spotkać wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju. Na starych Powązkach w Warszawie trwa 42. kwestia ratujmy zabytki Powązek. Zebrane środki przeznaczone zostaną na renowację kaplic i grobowców w Alei Katakumbowej. Dotychczas Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami zabezpieczył przed zniszczeniem ponad 100 pomników nagrobnych w Alei Zasłużonych. Od rana na starych Powązkach w Warszawie wolontariusze zbierali pieniądze na renowację kaplic i grobowców. W pierwszym dniu zbiórki nie brakowało chętnych, którzy wspierają odrestaurowanie zabytków na tym cmentarzu. Dla niektórych, tak jak w przypadku Macieja Łapkowskiego, to już tradycja. Każdego roku jesteśmy i oprócz sprzątania, stawiania świeczek jest też wrzucanie do puchu. W kwestii w sumie bierze udział 250 wolontariuszy. W najbliższych dniach na starych Powązkach z puszkami pojawią się znani aktorzy. Wśród protestujących jest również wiele młodych osób, m.in. Aleksandra Wesołowska. Staramy się tutaj nie schodzić z posterunku i protestujemy, zbieramy pieniądze. Zbiórkę prowadzi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Planuje on przeprowadzić w Alei Katakumbowej renowację 22 kaplic i pomników. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców podczas kwesty zebranych zostało 230 tysięcy. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Dziękuję ślicznie, Pani Elżbieto. Czy ta sprawa minister spraw zagranicznych Belgii, Didier Reynders, podpisał deklarację, która zostanie dołączona do umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. Jutro w Brukseli podpisane podpisy pod porozumieniem złożą liderzy europejskich instytucji i szef kanadyjskiego rządu. O szczegółach belgijską deklarację rząd federalny w Brukseli wynegocjował wspólnie z przedstawicielami regionów i społeczności językowych. To sprawiło, że
Walonia wycofała weto do umowy, a Belgia jako ostatni unijny kraj zgodziła się na podpisanie porozumienia handlowego. Deklaracja odpowiada na zastrzeżenia Walonii, precyzuje niektóre zapisy unijno-kanadyjskiej umowy, a także je interpretuje. Tak mówił szef belgijskiej dyplomacji Didier Reinders. Proszę bardzo, rozumiem niektóre obawy i staraliśmy się odpowiedzieć na nie. Trochę czasu straciliśmy i zamiast w czwartek porozumienie zostanie podpisane w niedzielę, ale to nie jest zbyt duża zwłoka. Do deklaracji wpisano m.in. klauzule bezpieczeństwa dotyczące rolnictwa. Jest także zapis mówiący o tym, że Belgia zapyta Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy zgodny z unijnym traktatem jest międzynarodowy prywatny arbitraż, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W nocy spore zachmurzenie na północy kraju i w centrum rozpogodzenia, na południu oraz także w centrum. Miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śnieg. Temperatura wyniesie od 2 stopni na północnym wschodzie, przez 6 na południowym zachodzie, do 7 nad morzem. Wiatr umiarkowany miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach, dość silny i porywisty. Na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, wysoko w górach do 100. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pani pytała o możliwości. Prąd jak prąd. Ale czy wiesz, że teraz dostaniesz od PGE pomoc w nagłych wypadkach? Elektryka, hydraulika, szklarza, ślusarza, do pieca technika. A gdybyś jeszcze chciał, speca od IT, AGD, RTV. Teraz dostaniesz od PGE pomoc fachowców. Wejdź na zapewniamyenergie.pl lub zadzwoń pod 482 PGE. Zapewniamy energię i fachowców. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie z tego powodu już teraz w Lidlu znajdziesz piękne chryzantemy w doniczce, średnio i wielkokwiatowe lub samokrzewiące. Jedynie od 7,99 za sztukę. Chryzantemy w doniczce już od 7,99. Sięgnij także po znicze o czasie palenia aż 40 godzin. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,22 za sztukę. Znicze tylko 2,22. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tato, a lokomotiv? Dobrze, że przypomniałeś. O, rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotiv. Nie wiem, zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zwolony. Przekonaliście mnie. Syro masz. Lokomotiv, pastyki oraz suplementy diety, drażetki, syrop już od 3 roku życia. I jak minęła ci droga? Super! Lokomotiv, bezpieczna podróż, bez skutków ubocznych. Zdecydowa, zmniejsza odczucia wymiotne i ogranicza skutki ubocznych. Jak widzę, pan również funkcjonariusze, więc... 19.08 na zegarze, jest sobota, 29 dzień października, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Współautor raportu stworzonego przez Fundację Republikańską i Stowarzyszenie Koliber, raportu pod znamiennym tytułem Zła Zmiana. Chodzi o czas. Chodzi o zmianę czasu. Dziś w nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. To oznacza, że jeśli nie pracujemy dzień w nocy, pośpimy godzinę dłużej. Czy to jednak oznacza, że zmiana czasu jest zmianą pozytywną? Niekoniecznie. Tytuł raportu zresztą bardzo znamienny. Zła zmiana, negatywne konsekwencje zmiany czasu. Zanim dojdziemy do negatywnych konsekwencji, porozmawiajmy o samej historii, kiedy ludzie wpadli na pomysł, żeby manipulować czasem. Pomysł przypisuje się Benjaminowi Franklinowi, który pod koniec XVIII wieku był ambasadorem Stanów Zjednoczonych do Francji. Około 1784 roku, takie są zapiski, że zauważył faktycznie, że godziny aktywności ludzkiej nie do końca zgrywają się z godzinami słonecznymi. Znaczy, że jego zdaniem traciliśmy świt rano, kiedy spaliśmy. Wtedy około 3-4, tak, zaczyna się dzień, natomiast wstajemy powiedzmy o 5, 6, 7, tak, no to była Francja, powiedzmy, jeszcze było dość dużo mieszczaństwa i chłopstwa, które pracowało rzeczywiście w wczesnych godzin. Natomiast zmierzch zapadał, kiedy ci ludzie jeszcze pracowali, nie mogli korzystać z tego światła, żeby wyjść na dwór, na przykład na spacer. Czyli Amerykanin zauważył, że rozjeżdża się czas aktywności ludzkiej z rytmem natury.
Tak, w jakimś sensie. Tak, dokładnie. On postulował, żeby właśnie przesunąć jakby wskazówki zegara, bo dzięki temu możliwe też będzie ograniczenie zużycia świec. Znaczy po prostu sugerował, że jeżeli będziemy aktywni w momencie, kiedy jeszcze jest słońce, czyli jeżeli przesuniemy ten czas względem natury, to będziemy po prostu mniej zużywać wosku na świece. On prowadził też pewne wyliczenia, oczywiście one są dzisiaj pewnie do podważenia, natomiast no, jest całkowicie realne, że rzeczywiście wtedy takie szczelności były wystąpiły. Czyli postulaty były co najmniej dwa. Z jednej strony, żeby dopasować rytm człowieka do rytmu natury, bo w pewnym momencie on zaczynał się rozjeżdżać. Z drugiej strony kwestie oszczędności po prostu. Tak, oszczędność energii. I to jest też ten argument, który później podnieśli Niemcy, już faktycznie wprowadzając zmianę czasu w 1916 roku, czyli tak, pierwsza wojna światowa, 100 lat temu równo. Wtedy to był najpierw wprowadzony właśnie czas letni, jeśli dobrze pamiętam, w kwietniu. I no, jakby właśnie tak tłumaczył sztab generalny armii niemieckiej, bo oczywiście pierwsza wojna światowa to był czas permanentnych niedoborów wszystkiego, tak zwane erzace tak powstawały. No i też brakowało energii dla przemysłu. Przemysł zbrojeniowy wiadomo, że miał wtedy priorytet. No i sztab zasugerował, że jeżeli właśnie przesunie się ten czas, te wskazówki o godzinę do przodu, czyli będzie już jaśniej, jak wstają robotnicy i idą do fabryki, to nie trzeba będzie jej oświetlać. Wystarczy wtedy światło dzienne, wtedy fabryki miały świetliki, nie używało się, nie było przepisów BHP, więc nie było potrzebne silne oświetlenie. I wtedy rzeczywiście to dawało pewność. Dowoda, że których krajów trafiły jeszcze argumenty? No generalnie można powiedzieć, że cały tak zwany świat zachodni w pewnym momencie zastosował zmianę czasu i w ogromnej większości przy niej pozostał. Dzisiaj cała Unia Europejska zmienia czas. Obie Ameryki też. Tak, Stany Zjednoczone, Brazylia, poza kilkoma Stanami i w Stanach też bodajże Indiana nie zmienia czasu, ale to są takie powiedzmy jednostkowe przypadki. Meksyk też zmienia czas, Chile, no, generalnie powiedzmy ten właśnie świat zachodu. Natomiast już Daleki Wschód, poza Japonią, praktycznie cała Azja czasu nie zmienia. Afryka podobnie. Afryka też nie, tylko RPA, jeśli dobrze pamiętam, ale ono jest no, było długo kolonią brytyjską, bardzo mocno przesiąkło też tymi zwyczajami. No i tutaj musi pojawić się pytanie, jak funkcjonuje świat w momencie, kiedy część krajów, dosyć duża, zmienia, przesuwa wskazówki zegara w pewnym konkretnym momencie roku, a inna część świata tego nie robi. Znaczy, no, to jest generalnie problem stref czasowych, tak? No bo już teraz jest tak, mimo że i Polska, i Ukraina, czy Polska, i Litwa zmieniają czas, to wystarczy przejechać przez naszą granicę i trzeba przesunąć wskazówki o godzinę. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeszcze 100 lat temu to było pewnym utrudnieniem, tak? Mogło to powodować, że na przykład transport był zaburzony, że pociągi nie jeździły. Natomiast no dziś przy tym poziomie informatyzacji, automatyzacji, kiedy na przykład nasze komórki, wyczuwając, że przejechaliśmy granicę i łącząc się z innym dostawcą usług, automatycznie zmieniają czas, no to nie jest naprawdę duży problem. Może i nie, ale z drugiej strony nie chodzi tylko i wyłącznie o jednostki, nie chodzi tylko i wyłącznie o podróżników indywidualnych, ale na przykład także o przedsiębiorców, którzy umawiają się być może na telekonferencję 31 października o godzinie 14. No tak, ale do tego mamy czasy uniwersalne, czas UTC, względem którego i tak pozycjonujemy nasze strefy czasowe i czas letni też jest jakby inną strefą czasową. W związku z tym nie jest problemem umawiać się w czasie uniwersalnym. Już tak na przykład jest w działaniach wojskowych. W NATO przecież NATO obejmuje praktycznie całą szerokość świata, tak? Od Stanów Zjednoczonych przez Europę do Australii, a mimo to nie ma problemu z koordynacją, dlatego że właśnie używa się czasów uniwersalnych. Po prostu dodając do nich odpowiednią liczbę godzin zależną od strefy czasowej. Także no i tu ponownie, no właśnie ta informatyzacja jeszcze to ułatwia, bo przecież nasze komputery też potrafią zmieniać strefę czasową w zależności od lokalizacji. To nie jest już żaden problem dzisiejszy. Brzmi to wszystko bardzo dobrze. W nocy z 30 na 31 października śpimy o godzinę dłużej, chyba że jesteśmy w pracy, wtedy pracujemy godzinę dłużej. Jeśli zmieniamy strefy czasowe na przykład, to myśli za nas albo komórka, albo komputer. Jeśli
robimy biznesy na całym świecie, to od tego są czasy uniwersalne. Skąd w takim razie tytuł Zła zmiana? Uważamy i bardzo jasno wskazujemy to w tym raporcie, na podstawie badań naukowych, to jest istotne, że powołujemy się na konkretnych badaczy ze Stanów Zjednoczonych, ze Skandynawii, z Europy, też są badania nasze własne polskie. Wskazujemy jasno, że zmiana czasu jest szkodliwa. W gruncie rzeczy zdecydowanie więcej cech negatywnych konsekwencji niż pozytywów. Ale o tym słyszeliśmy same pozytywne. Myślę, że nie. Myślę, że to jest bardziej kwestia przyzwyczajeń. Naprawdę większość raportów od co najmniej kilkunastu lat pojawiających się i głosów jest przeciwko zmianie czasu. Takim znamiennym raportem jest raport zlecony przez Komisję Europejską w 2014 roku autorstwa Jarvisa, który jasno wskazuje, że właściwie wszystkie pozytywy zmiany czasu wygasły już. W rolnictwie stosuje się światło sztuczne, nie jest już wstawanie o świcie do porządku. Tak samo jest w przemyśle. Transport się zautomatyzował, a wręcz ta zmiana, właśnie, którą będziemy mieli dziś, cofanie czasu, wymusza także na przykład wszystkie pociągi stają na godzinę na bocznicy, żeby dotrzeć na czas zgodnie w planie. Tak, z następnym rozkładem jazdy. Bankowość musi też przestawić swoje systemy. To jest zazwyczaj cała noc wyłączone systemy, nie można wypłacać pieniędzy z bankomatu, nie można płacić kartą. Jest mnóstwo takich dziedzin, w których to po prostu jest wielkim utrudnieniem, a jednocześnie naprawdę, jak się przeanalizuje powody, dla których wprowadzono czas letni, to tego już dzisiaj nie ma. To już po prostu nie działa. Te ekonomiczne korzyści, szczególnie te wskazywane na oszczędność energii, po prostu już nie występuje. Skoro właściwie więcej przemawia za tym, żeby czasu nie zmieniać, to skupiamy się właściwie na czymś, co wykonujemy tylko nasze przyzwyczajenie. Ja mam wrażenie, że to jest tak duża siła rzeczywiście status quo i przyzwyczajeń. No i jest też motyw oczywiście takiej harmonizacji wewnątrz Unii Europejskiej. Trzeba mieć na uwadze, że działania jakby tu właśnie zharmonizowanie czasu przechodzenia krajów członkowskich Unii Europejskiej na czas letni trwają od co najmniej lat 70. czy przełomu 70. i 80. Unia wydawała co najmniej 7 kolejnych dyrektyw, które wskazywało właśnie, że powinny wszystkie kraje członkowskie jednego dnia przechodzić. To ma sens, tak? Jeżeli już się decydujemy na przejście na czas letni lub zimowy, to dobrze, żeby to robić w pewnym momencie. Natomiast rzeczywiście ten proces był tak długi, tak, czy jakby pochłonął tak dużo zasobów, że zrozumiałem jest, że teraz jest niechęć do wycofania się z tego, tak? No to jest taki typowo biurokratyczne trwanie statusu. A z czego wynikały te komplikacje? Dlaczego to zajęło Europie tak dużo czasu? No to jest pytanie, dlaczego Unia działa tak, jak działa, tak? Dlaczego jest tak duży opór materii? Dlaczego kraje niechętnie się ujednolicają? No, ja mam wrażenie, że po prostu Unia nie jest idealna i nie jest jakby ostatecznym końcem historii Europy i najlepszym możliwym systemem. Ona z właśnie takiego rozsądnego paktu o wspólnym handlu, o wspólnym rynku zmieniła się niestety w taką hydrę biurokratyczną, która ogromnie zwiększa regulacje prawne wszystkich krajów członkowskich, wydaje po prostu do nich wielką narośl tego prawa wspólnotowego. Ale to już, przepraszam, jest narracja bardzo współczesna, a my mówimy o dyskusjach, które ciągną się od lat 70. No ale to jeszcze o krytyce Unii Europejskiej w tej formie nie mówią. No, jeśli chodzi na przykład o Wielką Brytanię, która teraz wychodzi z tej Unii, czyli jest jako oni od zawsze. Oni od zawsze. To jest wyjątek podkreślający regulacje. Nie, znaczy rzeczywiście jakby to widać dopiero po pewnym czasie, bo Unia powstała po to, żeby przynieść pokój Europie, tak? I rzeczywiście wspólne prawo było pewnym narzędziem. Znaczy ta przymusowa trochę demokratyzacja, to podziałało. Znaczy ten zamysł się udał. Tak, udał się. Ja uważam, że bardzo dobrze Polska jest w Unii Europejskiej. Unia potrzebuje oczywiście reform, natomiast... potrzebuje reform i na przykład jedną z tych reform powinna być likwidacja. A może ta dyskusja trwała tak długo, bo też w różnych częściach Europy ta zmiana
wskazał wyraźnie, że czasu jest w różny sposób odczuwalna. No tak, tak, znaczy, to jest rzeczywiście bardzo ważny argument. Każdy kraj członkowski wcześniej miał swoją własną datę, która jemu najbardziej odpowiadała. Co innego Norwegia, co innego Portugalia. No tak, w ogóle północ, południe to jest oczywiście ogromna różnica, dlatego że to powoduje zmniejszenie kąta nachylenia słońca, czyli po prostu opóźnia świt, a skraca zmierzch. I rzeczywiście dni są zdecydowanie krótsze w Norwegii niż w Grecji i też w związku z tym te efekty braku słońca są zupełnie inne. No a do tego jeszcze dochodzi kwestia właśnie stref czasowych, czyli tu z jednej strony mamy Portugalię, z drugiej strony mamy Polskę czy Słowację zdecydowanie bardziej na wschód. No i tu faktycznie trzeba przyznać, że to jest problematyczne. Czy taka dyskusja w Europie się zaczęła dotycząca ewentualnego powrotu do czasu sprzed zmiany czasu monetowego? No ona bardzo, znaczy ja mam wrażenie, że ona trwa, tylko jest wygaszana. Znaczy, no to jest kwestia też taka, że ja mam wrażenie, że nasz raport pod tym względem jest przełomowy, że naprawdę zbiera te wszystkie argumenty w jedno, bo było bardzo dużo takich opracowań, było bardzo dużo głosów. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim była inicjatywa czesko-słowacko-brytyjska, kilku europosłów właśnie też zbierało podpisy pod likwidację. Było kilka projektów wspólnego stanowiska Parlamentu Europejskiego, odezw takich do Komisji Europejskiej. Od 2007 roku co najmniej się mówi w Komisji Europejskiej o likwidacji tej zmiany czasu, tylko no, być może rzeczywiście brakowało, żeby pokazać dobitnie, jak duże, bo ja uważam, że naprawdę są duże negatywne konsekwencje tych zmian. Nikt do tej pory, mam wrażenie, nie zebrał tych wszystkich badań i analiz i nie pokazał ich dobitnie, nie wyciągnął ich na światło dzienne. Poproszę o kilka przykładów tych dużych negatywnych konsekwencji. Zdecydowanie największy to jest rozregulowanie zegara biologicznego. To jest tak, że nasz organizm sam bardzo dobrze wie, która jest godzina. Nie da mu się przy pomocy wskazówek zegara wmówić, że jest inna nagle. Poziom wydzielania kortyzolu, to jest jeden z głównych hormonów odpowiadających za uczucie stresu, nie dostosowuje się i to nawet w ciągu kilku tygodni do nowego czasu. Jest cały czas, jak ta zmiana nas stresuje. Tak, ona wywołuje stres i tego efektem jest zdecydowane zwiększenie zapadalności na zawały serca w pierwszym tygodniu. Około 3-4 dnia po zmianie czasu występuje taki największy dołek. To szczególnie dotyka osoby jakby potencjalnie narażone na zawał serca, czyli już po zawałach albo z chorobami nerek. Tam w tych grupach, w zależności od badań, cytujemy badania fińskie, szwedzkie i estońskie, zapadalność zwiększy się od 2,5 nawet do 8% w tych grupach zagrożonych. Także to już jest naprawdę istotna liczba. Przyznaję szczerze, że w związku między zmianą czasu a zapadalnością na zawał serca bym nie dostrzegł. No to jest właśnie, bo efekt zmiany czasu to nie jest bezpośrednie wywołanie stresu, bo to jest zaburzenie snu. Nawet gdy śpimy godzinę dłużej, tak jak to będzie jutro rano, ta godzina gdzieś nam zniknie w ciągu dnia. Ale to przestawienie cyklu, to, że jakby zupełnie inne mamy światło o godzinie, o której wcześniej wstawaliśmy, naprawdę nakłada na organizm stres. I to właśnie szczególnie u osób słabszych może powodować zawały serca. No i przy okazji to nieszczęsna godzina 16, kiedy to już robi się. Tak, a to już z kolei jest jedna z podstawowych przyczyn depresji. I rzeczywiście jest też wykazana korelacja po prostu pomiędzy zmianą czasu a większą liczbą depresji. I to jest szczególnie odczuwalne właśnie w tych miastach europejskich. Tak? Pokazujemy takie badanie różnych miast, gdzie rzeczywiście czas, jakby długość dnia, czyli ilość tego słońca, jest wprost proporcjonalna do ilości depresji. Znaczy, jeżeli ktoś, może być tak, że świt jest bardzo wcześnie i my sobie wtedy śpimy, tylko że to słońce nam nic nie daje. Mało tego, ono nam bardzo przeszkadza, bo nasz sen jest wtedy gorszy. To jest z kolei ten problem czasu letniego, tak? Kiedy jeszcze momentami mamy o 3 nad ranem, czy 3:30 powiedzmy, jasno. Ten świt wczesny powoduje, że nasz sen jest gorszy i też nakłada na nas stres. Takie właśnie badania cytujemy, pokazujemy, że to może znacznie obniżać samopoczucie, może też bardzo negatywnie wpływać na przykład na wyniki testów sprawnościowych, na sprawność intelektualną. To są z kolei badania amerykańskie. Że zmiana czasu może wpływać na wyniki testów, także sprawnościowych? Znaczy przede wszystkim sprawność intelektualna. Chodzi o to, że to jest kilka takich badań dość dogłębnych amerykańskich. Wśród uczniów po prostu robiono
porównywano wyniki testów matematycznych w pierwszym tygodniu po zmianie czasu. No i dołek już pierwszego dnia jest drastyczny. Obniżenie o 16% wyników testów, także to jest bardzo dużo. I to jest znów właśnie efekt niewyspania się. Rozbicie trochę jak to po powrocie z urlopu na przykład. Tak, nawet jeden z naukowców, którego cytujemy, porównuje uczucie, znaczy odczuwalność zdolności intelektualnej po zmianie czasu, jak osoby, która całą noc surfowała po internecie i potem rano jest taka niedospana, zmęczona, zmęczone oczy, to rzeczywiście jest właśnie jakby porównywalny spadek wydajności człowieka. Przestraszył mnie pan, czyli jutro przed nami trudny dzień. No jutro to jeszcze nie. To zawsze najgorzej jest jednak w dniach roboczych, bo w weekendy, no oczywiście mówię o tych, którzy w weekendy mogą sobie odespać, no to zazwyczaj odsypiają i tych efektów jeszcze nie ma. Natomiast najwięcej efektów wychodzi w dni robocze, kiedy rzeczywiście trzeba się zmusić do wstania i kiedy jakby od rana jest oczekiwanie od nas, żebyśmy byli w pełni sprawni psychicznie czy fizycznie, intelektualnie. A to jest znów właśnie kolejna bardzo istotna rzecz. To jest nawet taki dość istotny czynnik ekonomiczny, chociaż nie da się go łatwo policzyć, ale zdecydowanie sprawność, wydajność pracowników po zmianie czasu spada. Zwiększa się natomiast liczba absencji, liczba urlopów na żądanie, liczba zwolnień chorobowych, tak. A mało tego, Amerykanie wskazali, to były lata, w latach co najmniej 83-2006, jeśli dobrze pamiętam, czyli taka no już duży okres, znacznie wzrosła w pierwszym tygodniu po zmianie czasu liczba wypadków w kopalniach. No bo znów, gorsza koncentracja, tak, jakiś mały jeden błąd i może zdarzyć się wypadek. Proszę sobie zapytać o sytuację na drodze. Tak, no jeśli chodzi o zmianę czasu i wypadki samochodowe, to rzeczywiście też związki są. Przy czym tutaj badania już nie są tak jednoznaczne. Znaczy, przesunięcie tych godzin słonecznych na czas naszej aktywności zmniejsza wypadki w co najmniej dwóch badaniach amerykańskich, dlatego że jak jest jaśniej, no to generalnie tak łatwiej jest dostrzec tego przechodnia, to szczególnie właśnie jeśli chodzi o wypadki z udziałem pieszych. To one spadają. Natomiast są inne badania, te, które się skupiły bardziej właśnie na kwestii sprawności motorycznej do kierowców, które rzeczywiście wskazują, że może jednak być tak, że część wypadków jest spowodowana tą zmianą czasu i znów powodującym je niewyspaniem i stresem. Czyli przede wszystkim szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, na jego koncentrację, na jego funkcjonowanie, czy to w pracy, czy poniekąd także w życiu poza zawodowym, jeszcze jakieś poważne konsekwencje. Można wskazać na pewną korelację w temacie oszczędzania energii. To znaczy ten argument, który był podnoszony jako podstawowy, że zmiana czasu pozwoli nam zaoszczędzić prąd po prostu, sprawdziliśmy to dosłownie na latach 2006-2016 danych z polskiej sieci elektroenergetycznych i nie tylko nie zachodzi oszczędność, ale wręcz o około 1,5 promila rośnie zużycie w tygodniu po zmianie czasu. Oczywiście to jest granica błędu statystycznego, czy wręcz do tego dochodzi jeszcze istotny czynnik, że się robi po prostu coraz zimniej z każdym dniem i więcej energii jest zużywane na ogrzewanie. Natomiast no, to jasno pokazuje, że tego argumentu za zmianą czasu po prostu nie ma. Bo to poranne słońce, ta korzyść poranna niweluje późniejsze zużycie popołudniowe. No, tak, chodzi głównie o to, że przedłuża się czas aktywności człowieka już w momencie po zachodzie słońca, czyli po prostu dłużej siedzimy przy świetle i więcej tego światła zużywamy. Czy ten raport został przetłumaczony na angielski i wysłany do komisji? Niestety nie, ale to jest dobry pomysł. Może rzeczywiście siądę w przyszły weekend i go spróbuję przetłumaczyć. No, wydawało mi się, że z takim zamysłem był tworzony ten raport. My przede wszystkim skierowaliśmy go do pani premier Beaty Szydło, wysłaliśmy go do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otworzyliśmy też petycję na stronie protestuj.pl, gdzie zachęcamy wszystkich do podpisania się pod naszym apelem o zaprzestanie zmiany czasu. Kwestia jest taka, że rozporządzenie, które reguluje te okresy zmian czasu, wygasa jutro dokładnie, tak, bo jutro będziemy mieli już tę ostatnią zmianę czasu za sobą, a nowe rozporządzenie jest na kolejne 5 lat przygotowane i czeka właśnie teraz do podpisu. My proponujemy, żeby to rozporządzenie wyrzucić do kosza, a zamiast niego napisać nowe, które będzie miało tylko jedną datę, żeby w przyszłym roku, w kwietniu, przejść na czas letni i zostawić go już na zawsze. Ja pytałem o Komisję Europejską, bo też Polska sama nie może podjąć decyzji o takiej czy innej zmianie czasu bądź jej zaprzestaniu. To musi być uregulowane na poziomie unijnym.
No tutaj są jakby dwa głosy. Przede wszystkim faktycznie jest tak, że są dyrektywy unijne, które wskazują, że państwa członkowskie powinny zmieniać czas i wskazane są dokładnie momenty, tak, to jest ostatnia niedziela marca i ostatnia niedziela października. Natomiast no, trzeba podkreślić, że aż 76% Europejczyków jest przeciwko zmianie czasu. Komisja Europejska naprawdę nie jest jakby przekonana do tego, że ta zmiana czasu powinna trwać. My, być może jest potrzebne właśnie, żeby ktoś teraz głośno to powiedział i zaczął działać. To jest taka trochę prowokacja mała, ale wydaje mi się, że naprawdę jest tyle argumentów przeciwko zmianie czasu, że warto to zrobić. W takim razie, dłużej pana nie zatrzymuję, proszę wdać do domu i tłumaczyć raport na język angielski. Chodzi o raport Zła zmiana, negatywne konsekwencje zmiany czasu, o którym mówił współautor Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję przed. I przed nami państwo słyszeli bardzo stresująca zmiana. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wybieram książki, które zaskakują, dają do myślenia, wzbudzają emocje. Fragmenty czytają, a potem opowiadają o nich sami autorzy. Szczerze, cztery oczy, po ludzku, między kropkami. Każdą sobotę o 20.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 19.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że projekt przywrócenia kary śmierci zostanie przedłożony w parlamencie, choć nie sprecyzował kiedy. Erdoğan dodał, że krytyczne wypowiedzi Zachodu w tej sprawie nie mają znaczenia. Postulat najwyższego wymiaru kary dla autorów nieudanego lipcowego puczu pojawił się już w Turcji i w Turcji wielokrotnie. Po nieudanym zamachu stanu z 15 lipca Erdoğan zapowiedział oczyszczenie kraju z wirusa i wspomniał o możliwości przywrócenia kary śmierci dla osób zamieszanych w spisek. Została ona zniesiona w 2004 roku w ramach starań Ankary o członkostwo w Unii Europejskiej. W najstarszej kijowskiej nekropolii Polacy sprzątali groby rodaków. Mogiły oczyszczono z suchych liści i gałęzi. W akcji uczestniczyli miejscowi Polacy i polscy przedsiębiorcy z ukraińskiej stolicy. Zgromadzeni sprzątali polskie kwatery. Znajdują się one w katolickiej części starego cmentarza. Na tę stronę, proszę bardzo, tam grupko Tebylskiego, a po tamtej ścieżce Włodzimierz Wysocki, poeta. Przychodzimy sprzątać mogiły. Tak musi robić każdy katolik. Swoje mogile czy cudze mogile. Nie ma cudzych mogil. Jest mogile naszego narodu. To bardzo ważne. Każda polska dusza musi to zrobić. Na cmentarzu Bajkowym może się znajdować nawet kilka tysięcy polskich grobów. Spoczywają tu kijowscy mieszczanie polskiego pochodzenia. Jest też odnowiona kwatera polskich kalwinistów z wojny 1920 roku. Włochy zachęcają zagranicznych inwestorów perspektywą możliwości osiedlenia się w tym kraju na dłużej. Mowa jest o tym w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok, wysłanym już do oceny Komisji Europejskiej. Na wizę wjazdową do Włoch i zezwolenie na 3-letni pobyt w tym kraju liczyć może każdy, kto kupi obligacje Skarbu Państwa za sumę co najmniej 2 milionów euro. Takie same prawa nabywa ten, kto zainwestuje 1 milion euro w przedsiębiorstwo działające na terenie Włoch oraz kto podobną sumę przeznaczy na cele dobroczynne w dziedzinie kultury i oświaty oraz opieki nad imigrantami, badań naukowych i ochrony zabytków. W projekcie pomyślano też o tych włoskich naukowcach i badaczach, którzy opuścili kraj z powodu braku perspektyw. Zjawisku temu, nazywanemu potocznie ucieczka mózgów, rząd zamierza zaradzić, wprowadzając ulgi podatkowe dla powracających. Wynoszą one aż 90% i są bezterminowe. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Każdego roku opuszcza Włochy 3000 młodych naukowców, którzy nie widzą tam dla siebie przyszłości. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie 20. Polskie Radio 24. Słowem.
Wojtek Łasicki, dobry wieczór. Agnieszka Radwańska nie zagra w finale turnieju WTA Finals w Singapurze. Polska tenisistka przegrała półfinał z Niemką Angeliką Kerber 2-6-1-6. W finale Kerber zmierzy się ze Słowaczką Dominiką Cibulkową, która pokonała dziś Rosjankę Swietłanę Kuzniecową 1-6-7-6-6-4. Dzisiaj świętuje inna polska tenisistka. 15-letnia Iga Świątek awansowała do finału turnieju cyklu ITF w Sztokholmie, a to pierwsze seniorskie zawody, w jakich startuje zawodniczka Legii Warszawa. Półfinałowa rywalka naszej juniorki, francuska Julie Gervais, oddała mecz walkowerem. W finale w Sztokholmie rywalką Igi Świątek będzie Laura Joanna Andrei z Rumunii. W poniedziałek nazwisko Polki po raz pierwszy pojawi się w rankingu WTA. Pierwszy z sobotnich meczów piłkarskiej ekstraklasy rozegrano w Lublinie, gdzie Górnik Łęczna podejmował gości z Wrocławia. Śląsk wykorzystał gościnności gospodarzy i wygrał 3-0. Trwa spotkanie w Szczecinie. Pogoń gra z Ruchem Chorzów. 73. minuta tego spotkania. Gospodarze prowadzą 2-1. O godzinie 20:30 w Poznaniu rozpocznie się mecz Lecha z Wisłą Płock. To drużyny, które sąsiadują w tabeli, natomiast miejsca zajmowane przez nie, 10 i 11, z pewnością nie satysfakcjonują żadnej z drużyn. Obrońca Wisły Patryk Stępiński spodziewa się więc, że dzisiaj oba zespoły zagrają otwarty futbol, by zwyciężyć. Jeżeli chodzi o skład, to Lech ma nazwiska, które już w tej lidze mają dużo meczów rozegranych, na pewno mają duże doświadczenie. W tym ostatnim czasie treningi niekoniecznie idą w parze z tym, jak oni występują na boisku, czyli z gry można powiedzieć, że wszystko wygląda dobrze, podobnie jak u nas, ale brakuje tych wyników, więc myślę, że i my, jak i oni będą chcieli przełamać tą paszę i będą dążyć do zwycięstwa. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, a Bayern Monachium wygrał na wyjeździe z Augsburgiem 3-1. To był mecz 9. kolejki rozgrywek niemieckiej Bundesligi. Polak, który rozegrał całe spotkanie, asystował przy bramce zdobytej przez Ariena Robena. VfL Wolfsburg z Jakubem Błaszczykowskim w składzie przegrał z Bayerem Leverkusen 1-2. W pierwszym sobotnim meczu ekstraklasy siatkarzy z Krabę Chatów wygrała z Lotosem Treflem Gdańsk 3-0. Dzisiaj jeszcze 5 spotkań 6. kolejki. Bardzo ładny mecz obejrzeli kibice piłki ręcznej w Szczecinie, ale po spotkaniu cieszyli się kibice przyjezdni ci z Lublina. W spotkaniu na szczycie ekstraklasy szczypiornistek Pogoń przegrała z Sylgrosem 21-25. Gospodynie straciły przewagę w końcówce meczu. Patrycja Królikowska, skrzydłowa Pogoni. Daliśmy z siebie wszystko, nie popełniliśmy najwięcej błędów, jeżeli chodzi o mecz od początku sezonu. No i to pozwoliło Lublinowi odjechać na O sporcie w Polskim Radiu 24 będziemy mówić jeszcze.